Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że następny ważny minister przyjechał do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Bardzo się cieszę, że pani minister przyjęła moje i szkoły zaproszenie, bo to razem jakby wystosowaliśmy takie zaproszenie do pani minister. Dzisiaj była konferencja bardzo ważna o zawodzie pielęgniarki i ratownika medycznego w Toruniu, wojewódzka konferencja. No i właśnie z niej wracamy. Wstąpiliśmy do szkoły, która znakomicie kształci pielęgniarki. Żeby pokazać pani minister, w jakich znakomitych warunkach tutaj są kształcone pielęgniarki, których potrzebujemy cały czas bardzo dobrze, które będą wykonywać bardzo dobrze ten zawód. No i cóż, o refleksję to bardzo proszę panią minister, no bo przecież to ona jest tutaj głównym aktorem dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością odwiedziłam tutejszą szkołę. Dla mnie to było ważną rzeczą, aby być u Państwa, dlatego że jesteście Państwo młodą placówką, która kształci pielęgniarki, bo dopiero trzeci rocznik w tym roku będzie, po raz pierwszy będą absolwenci opuszczali tę uczelnię. I też dla mnie jest bardzo istotne, aby wysłuchać władze uczelni, nauczycieli, którzy pracują, studentów, jakie uwagi mają dotyczące kształcenia, wsparcia w procesie kształcenia, ale również dotyczące programu kształcenia, czy w ogóle wspierania w obszarze pielęgniarstwa. Dzisiejsza konferencja, która miała miejsce w Toruniu, pozwoliła nam szerzej przyjrzeć się problemom związanym z pielęgniarstwem w województwie kujawsko-pomorskim. Rzeczywiście tak samo jak w skali kraju widoczny jest już brak pielęgniarek. W związku z sytuacją demograficzną w tym zawodzie ten brak może się okazać jeszcze głębszy niż w tej chwili obecnie występuje. I w związku z tym minister zdrowia, obecny rząd podejmuje konkretne działania, aby wspierać tego typu inicjatywy, jakie są podejmowane tutaj we Włocławku, mające na celu po pierwsze uruchomienie kształcenia na wydziałach pielęgniarskich. No, myślę, że dobrze by było, gdybyście Państwo pomyśleli jeszcze o położnictwie, bo też tak sugeruję, bo też tutaj braki w tym zawodzie występują. Ale również podejmujemy działania, aby wspierać też studentki w procesie kształcenia. I między innymi w tym roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na taki program uatrakcyjnienia kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej, gdzie przeznaczamy dla studentek konkretne środki w formie stypendium w wysokości 800 zł dla studentki od drugiego roku studiów, jak również połączone to jest z takim ułatwieniem procesu adaptacji zawodowej w zakładach, czyli przez kolejne lata, kiedy podejmie pracę, przez 2 lata po zakończeniu studiów będzie mogła otrzymywać jeszcze dodatkowo 1000 zł takiego stypendium, wsparcia finansowego obok wynagrodzenia, które uzyskuje u pracodawcy. Jest to projekt, który minister zdrowia zaproponował i też myślę, że uczelnia rozważy taką możliwość skorzystania z tych projektów. Podejmujemy działania, aby zabezpieczyć finansowanie kształcenia na tego typu uczelniach, zabezpieczyć większe środki w formie dotacji na uruchomienie nowych miejsc w skali kraju. W tej chwili już mamy ponad 92 uczelnie, które kształcą pielęgniarki, a w roku 2015 było ich 70, więc widać ewidentnie, że jest przyrost tych uczelni. Również zwiększyło się prawie o 1/3 większa liczba miejsc na pierwszym roku studiów. W 2015 roku, 2014 na 2015, w Polsce przyjęto na wydziały pielęgniarskie 6600 studentek, w tym roku już jest ponad 9700, czyli te działania konkretne są podejmowane i w tego typu działania wpisuje się Państwa uczelnia. Z wielką przyjemnością miałam okazję
obejrzeć Centrum Symulacji Medycznej monoprofilowe, które tutaj dzięki staraniom władz uczelni, pani poseł i pana premiera Gowina powstało dzięki dofinansowaniu tej inwestycji. To Centrum Symulacji Medycznej jest takim bardzo dobrym miejscem do kształcenia pielęgniarek w warunkach takich porównywalnych do warunków rzeczywistych. To jest bardzo ważne w kształceniu pielęgniarek, aby mogły rzeczywiście te umiejętności techniczne, praktyczne nabywać w trakcie kształcenia tutaj w uczelni i doskonalić te czynności. To jest bardzo ważne. Ale też tutaj studentka zderza się, czy ma możliwość obserwowania i stosowania specjalistycznej aparatury medycznej, którą tu miałam okazję zobaczyć. Tego typu aparatura, tak jak widzę, nawet nie we wszystkich szpitalach jest, więc gratuluję naprawdę wyposażenia, pomysłu na to Centrum Symulacji Medycznej. I to są bardzo dobre warunki do kształcenia pielęgniarek. No i cóż, i tylko gratulując, można tylko marzyć, abyście państwo rozszerzali działalność, zwiększali liczbę studentek, bo wierzę w to, że znajdą się chętni, a polski system ochrony zdrowia potrzebuje pielęgniarek, potrzebuje też położnych i bardzo dziękuję państwu za tę inicjatywę i pani poseł również. Dziękuję. Szanowni państwo, ja mogę tylko dziękując państwu, że jesteście znów z nami w takim ważnym dla nas momencie, podziękować ponownie pani poseł. Państwo wiecie, ja często powtarzam, że mając tak znakomitego sojusznika, możemy śmiało myśleć o różnych inicjatywach. Pani poseł, pozwolę sobie tak może nieelegancko podkreślić, przywiozła nam panią minister, ale to, że możemy panią minister gościć i pochwalić się tym, z czego jesteśmy naprawdę dumni. Ja bardzo zapraszam państwa, dziennikarzy, w każdej chwili, gdy państwo zechcecie sami zrobić materiał właśnie o owym Centrum Symulacji Medycznych. Zapewniam państwa, że włocławianie nie są świadomi tego, jak fantastyczne warunki kształcenia oferujemy naszym studentom. Pani dyrektor z pewnością zawsze chętnie wprowadzi, opowie, pokaże, a jest to niezwykle widowiskowe i dlatego warto się temu przyjrzeć. To, o czym mieliśmy okazję dyskutować z panią minister, z panią poseł, napawa nas otuchą. My naprawdę myślimy o rozwoju, o przyszłości, o kroczeniu cały czas do przodu, bo wydaje się, że dzisiaj pełnimy już tak ważną edukacyjną rolę we Włocławku, że no, nie pozostaje nic innego. Cofać się nie można, trzeba iść do przodu. Przy tym wsparciu na pewno możemy liczyć na pełne powodzenie. Szanowni państwo, ja oczywiście deklaruję wsparcie nadal, będę pomagać, jak tylko będę mogła. Mam do was tylko jeszcze jedną prośbę. Do was, dziennikarzy, kochani. Wiozłam panią minister. Jaką drogą? No ludzie, co to znaczy, żeby Włocławek no twojej uczelni sztandarowej nie zrobił drogi? Macie nowego prezydenta, co z nim? Proszę bardzo. I jak to? Nowy, stary, tak? Że stary nie zrobił przez tyle lat, to teraz ciekawe, czy nowy zrobi. Mam nadzieję, że zrobi. I wy to wymusicie.